dwójka. Raz, dwa. Obiecałem wam, że nauczymy się, jak skutecznie wezwać pomoc. Polu, spróbuj na podstawie obrazka odpowiedzieć na pytania, które ci zadam. Dzień dobry. Wydarzył się wypadek i jest potrzebna pomoc lekarza. Mój brat, Krzyś, rozbił sobie głowę. Jak masz na imię i gdzie się wydarzył ten wypadek? Mam na imię Pola. Jestem niedaleko stacji kolejowej. Czy wiesz, jaka to stacja? To stacja kolejowa Małkinia. Co się dokładnie stało? Jak zwykle popisywał się na deskorolce. Chciał wyminąć ławkę, ale mu się nie udało. Polu, czy twój brat może rozmawiać? Rozmawiać może, ale mówi niewyraźnie. Jest bardzo słaby i mocno krwawi. Czy Krzyś w kogoś wjechał? Na szczęście nie, tylko on jest poszkodowany. Polu, proszę podaj mi jeszcze numer telefonu, z którego dzwonisz. 801-044-080. Polu, już wszystko wiem i wysyłam do was pomoc. Nie oddalaj się od brata i czekaj na przyjazd karetki. Do widzenia. Oczywiście, będę cały czas z nim. Do widzenia. Brawo, Polu. Pamiętajcie, moi mili, że każdy, nawet najmłodszy, może uratować komuś życie. I jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Nigdy nie wolno dla zabawy dzwonić pod numery alarmowe. W tym czasie ktoś naprawdę może próbować wezwać pomoc. Czas ruszać dalej. Teraz, Krzysiu, twoja kolej.